Wystawa prezentuje pracę i można powiedzieć dorobek męża Zdzisława Szyszki, który tutaj jakby zgromadził no, dorobek, ale powiem szczerze, że nie pełny, bo jeszcze jest mnóstwo jego realizacji i innych, jakby umiejscowionych w konkretnych miejscach poza wystawą. Natomiast chcę powiedzieć, że zasadniczo jest to jedna technika tutaj, ceramika. W tej ceramice pokazuje różne cykle wychodzące z takiej z myśli, która po prostu, którą realizuje właśnie w tych formach. No, jest tu kilka takich cykli. Jeden jest cykl, w tej chwili tutaj jesteśmy na przykład na tle fragmentu właściwie, tak zwanego cyklu muzyczny, obrazu o tematyce muzycznej, skojarzenia takie, że ta ceramika jakby z tym tłem, które jest jakby pięciolinią, takie formy organiczne, które można powiedzieć dalece idąc układają się w nuty jakieś na tych. Są też formy muzyczne tam wychodzące z organów. No, można skojarzyć te murki, te dźwięki, które przechodzą, te jakby tutaj fragmenty, motywy jakby takich pewnych nut. No to już można sobie dopowiedzieć, ale obrazy oddają ten charakter muzyki. To jest tryptyk z cyklu organy. Komponują się razem i to nawet tu można jeszcze bym mogła powiedzieć, że nie tylko te rurki kojarzenia, ale samo to tło, te takie fragmenty, to jakby takty. To nie może inaczej być powieszone, bo po prostu to jest taki rytm pewnych taktów muzycznych. Akurat możemy zwrócić uwagę na taką pracę, która powstała no, w pewnym okresie Solidarności, ale to jest, ta praca wiele mówi. Nie wiem, czy każdy tam odbiera. Węzły, no może ja nie wiem, czy mam to jakby wyjaśniać, skojarzenie. Zinterpretuj ty. Ja interpretuję tak, że jeden węzeł plus drugi węzeł równa się dwa węzły, czyli węzeł, który się kojarzy z problemem, zagmatwaniem jakimś, jak dwa problemy dają jeszcze większe problemy. Podwajają. Tak. Tu jest praca z cyklu skrzydła. Tu jest wystawiona jedna z prac, których mogę powiedzieć, że na przykład dodać do tego, że w podobnym charakterze, tylko dużo większe są prace umiejscowione na lotnisku wrocławskim. Tak. A to jest jedna z prac. Bardzo praca wykonana też jest, bardzo precyzyjnie. Z ogromną starannością, z ogromnym pietyzmem, zarówno rozłożenie tych akcentów wychodzących od pionu i pięknie rozkładających się jakby w czasie i przestrzeni, a jednocześnie barwa, całość owa. No. Czy to jest twoja ulubiona praca? No powiem, że tak. Mam taką jeszcze nie wystawianą tutaj, ale w pracowni, pracę, którą powiedziałam, że jej nie będę wystawiać i się jej nie pozbędę, bo jest tak piękna. Z tego cyklu. To jest praca też taka organiczna, inspirowana ogrodem. To są jakby drzewa,
jakimiś punktami, których jakby można skojarzenie takie wprost, ale piękna kompozycja. Tytuł zresztą ma Ogród. Czy Ogród marzeń? No, może i marzeń. Ale też chyba spełnień na górze są spełnienia. Na początku trudne problemy, które przechodzą lekko w spełnienia. No tak. Na pewno w każdej z prac jest zawarta myśl autora, jakaś bardzo, no powiedzmy, literacka, nie ma, ale i wyrażenie tego pracy. Detale są kształtu drzew. Tak. Czy tak jak drzewo silne, połączone z przestrzenią i ziemią? No tak. Takie stabilne? Stabilne i przez ilość tych drzew, no to jakby może odpowiada kompozycja na temat ogrodu.